miejsce, które jest za mną, to nie są jakieś Mazury, Roztocze, czy jakieś może górskie lasy. To jest po prostu niemalże centrum dużego miasta, centrum Warszawy. Jestem teraz w Lasku Bielańskim, takim miejscu prawdziwego odpoczynku, wypoczynku dla warszawiaków. Położone jest to miejsce kilka kilometrów dosłownie od centrum w kierunku północnym nad Wisłą. Miejsce to ma tak dużo walorów przyrodniczych, że utworzono tutaj po prostu rezerwat dla różnych zwierząt i roślin. No i przede wszystkim jest to miejsce, gdzie można spędzać czas na spacerach lub wycieczkach rowerowych, tak jak ja dzisiaj. Las Bielański to nie tylko przyroda, natura, ale też kawałek historii. Tutaj na skraju tego lasu mamy stary klasztor pokamedulski, dzisiaj kościół. Tuż obok jeszcze jest Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, kawałek dalej uczelnia AWF. Ale wracając do tego klasztoru, od koloru habitu mnichów, którzy tutaj rezydowali, od białego koloru, wzięła swoją nazwę ta dzielnica Warszawy, w której jesteśmy, czyli Bielany. Będąc tutaj w Lesie Bielańskim, pamiętaj, żeby poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach, czy to pieszych, czy rowerowych, no i nie wchodzić tam, gdzie jest to zakazane. Jeśli znasz podobne miejsca wypoczynku w innych dużych miastach, daj koniecznie znać w komentarzu.